Kochani, ja dzisiaj mam takie słowo odnośnie pozbycia się swoich lęków w swoim życiu poprzez zmartwychwstanie Chrystusa Jezusa. Uważam, że to jest taki mocny w ogóle fundament naszej wiary i naszego funkcjonowania. Czemu też o tym? Dlatego, że uważam, że ta pierwsza lekcja, która powinna być w życiu bieżących ludzi odrobiona, ona nie jest odrobiona. Ona nie jest odrobiona, ona nie jest przeżyta i tak naprawdę stąd jest tak bardzo dużo problemów. Jak wszyscy wiecie, tego Chrystusa, my mamy Go przeżywać. My mamy Go przeżywać. My nie mamy się Go uczyć intelektualnie, uczyć się Jego zachowań, uczyć się Jego życia i umieć wszystko z kartki gdzieś tam przeczytać. My musimy tego Chrystusa po prostu przeżywać. Zgadzacie się z tym? Jakiś czas temu dostałam takie słowo, że przywracamy ustawienia fabryczne. Jak ja to też rozumiem? Rozumiem to w taki sposób, że dzisiaj to rozumiem, że jest taka potrzeba, aby przypominać mega fundamentalne rzeczy, mega fundamentalne nauczania, które są kluczem, jeszcze raz powtórzę, kluczem naszego zwycięskiego życia. Jeśli nie będziemy mieli poodrabianych pierwszych lekcji, nie ma dalszego rozwoju. On po prostu, jak to kiedyś pewna dziewczyna w tym kościele powiedziała, rzeczy przez ciebie będą przeciekały jak przez duszę. Nieprzeżywanie tego Chrystusa to jest porażka. Zgadzacie się z tym? Rozprawianie się z lękiem przez wiarę w zmartwychwstanie Jezusa. Tak jak powiedziałam na początku, potrzebujemy przypomnieć sobie fundamentalne sprawy związane z naszą wiarą. Uważam, że brak rezultatów w postaci przemienionych żyć mocą Ewangelii, kiedy brakuje tego, powstaje bardzo dużo pomocowych projektów w życiu, ponieważ ludziom chcemy pomóc. Jeśli ludzie nie wierzą w zmartwychwstanie, to próbujemy im pomóc na różne inne sposoby i tym samym wzbudzamy w Kościele różne pomocowe rzeczy. Jak pomóc człowiekowi, pomijając jego osobistą wiarę w zmartwychwstanie? Nie możemy pomóc. Nie możemy pomóc człowiekowi w różnych jego problemach w życiu, kiedy będziemy pomijali wiarę osobistą w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I to nie może być temat, który będziemy rozważać intelektualnie. To musi być przeżyty temat. Tak jak chrześcijaństwo to nie jest wyznanie tylko i wyłącznie Jezusa swoim Panem. Wiecie, w jakiś tam religijny sposób. To jest autentyczne spotkanie się z Jezusem. Chciałabym zacząć od takiego wersetu, List do Hebrajczyków 2:15. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bardzo mnie ten werset dotyka. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Czyli popatrzcie, tak naprawdę można być w niewoli lęku przez całe życie z powodu lęku przed śmiercią. Uważam osobiście, że lęk przed śmiercią jest matką wszystkich lęków. Zgodzicie się? Lęk przed śmiercią jest matką wszystkich lęków. Kiedy analizuję sobie ten temat, to mam odpowiedź od Ducha Świętego, czemu tak naprawdę ludzie boją się tak różnych rzeczy. Boją się zaangażowania w służbę, boją się zaangażowania swojego życia, boją się dania pieniędzy, boją się o swoje biznesy, boją się o dzieci, boją się o to, boją się o tamto, boją się w tej chwili Rosjan. Czemu? Bo jest lęk przed śmiercią. I teraz tak, intelektualnie można powiedzieć, wierzę w zmartwychwstanie Jezusa. Ale jaka jest praktyka życia? Jak ty masz ten temat przeżyty? Jak masz przeżyty temat zmartwychwstania Jezusa w swoim osobistym życiu? I powiem wam troszkę o sobie. Ja kiedy oddałam, bo ja w ogóle oddawałam życie Jezusowi sama we własnym pokoju. Jako sprawiedliwy w ogóle człowiek zostaje aresztowana za współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej. Jadę do prokuratora pod zarzutem zorganizowania grupy
grożą mi lata więzienia. Nieważne, że tak naprawdę ja fizycznie wiem, że nic nie zrobiłam, ale dowodów jest na mnie masa i wiem, że mogę trafić na wiele lat do więzienia. Ale wołam w swoim sercu do Boga, o którym powiedział mi Artur. Powiedział mi, że przede wszystkim on żyje. Tak naprawdę różne rzeczy mi mówił, ale w tamtej sytuacji była dla mnie ważna jedna rzecz. Jestem w okropnej sytuacji życiowej. Jest mi źle, mam w ręku tylko i wyłącznie 10 zł, w domu został 4-letni Wiktor. Wiem, że jak pójdę do pudła, to Wiktor trafi do izby policyjnej albo do domu dziecka. Artur jest również aresztowany. Nie bał się. Kiedy nas aresztowali, to powiedział do mnie, nie bój się i dał mi 10 zł do ręki. Realne i namacalne rzeczy związane z jego postawą uderzają mnie. I wtedy, kiedy ja się boję o swoje życie, wołam do tego Boga. Jeśli jesteś żywy, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. I dla mnie wydarza się w tamtym momencie cud. Nie idę siedzieć do więzienia. Wobec mnie stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Nie mogę opuszczać kraju. 2 razy w tygodniu muszę podpisywać dozór policyjny. Ale ten człowiek, którego życie namacalnie oglądałam, wiedziałam, że jest zły, wiedziałam, jak żył, w jaki sposób żyje. On mi mówi, że on przepraszał Boga za swoje grzechy. Więc ja wracam do domu, czytam Biblię i w ogóle mówię, Boże, ja naprawdę dziękuję Ci, że nie siedzę w więzieniu, jestem Ci wdzięczna, ale dalej nie mam potrzeby, aby oddać Tobie moje życie. Bo czuję się, że jestem dobra. Czuję, że jestem dobra, jestem fajna, moje życie to jest jedna wielka ofiara, więc tak naprawdę ja żywcem do nieba. Ale mówię, on Cię za coś przeprosił. Jeśli jestem w grzechu, to Cię przeproszę. Tylko przekonaj mnie o tym grzechu. I Duch Święty przekonuje mnie o grzechu. Znacie to z mojego świadectwa, czytam, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winie jest grzechu cudzołóstwa. I ja jestem przekonana o grzechu w moim życiu. Ja wiem, że na pułapie mojego serca popełniłam wszystkie możliwe grzechy. I będąc we własnym pokoju, bez żadnego człowieka, bez udziału żadnego człowieka, oddaję moje życie Jezusowi Chrystusowi, jako mojemu Panu i Zbawicielowi. Proszę Ducha Świętego, żeby zamieszkał we mnie. I jak Duch Święty zamieszkał we mnie, poczułam, że mnie coś opuściło. Mogłam odetchnąć. Tak jak wiele osób składa świadectwo i mówią, poznałem Jezusa, tony ciężaru ze mnie spadły. Jedni to przeżywają faktycznie, a drudzy po prostu powtarzają po innych ludziach. Ja realnie odczuwam, że coś mnie opuściło. Opuścił mnie lęk przed śmiercią. I ja sama dostaję takie słowo. Wiecie, po przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela nie znam tej Biblii. On we mnie wchodzi, ja czuję, że coś mnie opuszcza i dostaję słowo natychmiast wewnątrz mnie. Opuścił Cię lęk przed śmiercią. Przez 3 lata i 3 miesiące nie widzę w ogóle mojego męża. Nie mogę do niego pojechać na widzenie, ponieważ jestem współoskarżona i z uwagi na to, żeby nie było matactwa w sprawie, nie możemy się widzieć. Ale ja się budzę do nowego życia. Ja nie jestem intelektualnie przekonana, że Jezus jest Panem i nie jestem intelektualnie wciągnięta do Kościoła. Zaczynam jeździć do Kościoła, zaczynam brać udział w grupach domowych. I w ogóle wiecie, czego doświadczam? Ja doświadczam odwagi w moim życiu. Sytuacja, w której ja się nawracam, jest bardzo, bardzo, bardzo trudna. Siedzi w więzieniu mój mąż, siedzi w więzieniu mój tata, siedzi w więzieniu mój jeden szwagier i siedzi w więzieniu mój drugi szwagier. Mieszkamy w bardzo malutkim mieście i jesteśmy napiętnowani przez ludzi. Ale te okoliczności w ogóle na mnie nie oddziałują. Wiecie dlaczego? Ponieważ ja przeżyłam zmartwychwstanie Jezusa. To nie jest temat do wytłumaczenia intelektualnego, do poznania tego tematu na warsztatach, do zapisania tego sobie na kartce i do wyznawania. To jest temat do przeżycia. Albo spotkałeś Jezusa Chrystusa i wiesz,
że kiedy zamkniesz swoje oczy, zostaniesz obudzony do nowego życia, albo cię nikt tego nie nauczy. Zgadzacie się? Amen. Więc w moim życiu jest to doświadczenie odczuwalne. Ja w ogóle wiem, że mam Jezusa. Wiem, że mam życie wieczne. Wiecie, ja przez większość mojego życia, dopóki nie poznałam Jezusa, to lęk przed śmiercią był mocarzem, który związał moje życie. Ja dopiero po tym, jako osoba już bardziej dojrzała, umiem sobie odpowiadać na takie pytania, dlaczego ja tak naprawdę Arturowi nigdy nie powiedziałam dosyć. Nie założysz firmy na mnie, nie będzie wyłudzania pieniędzy, nie będzie takich i nie będzie innych. Dlaczego? Dlatego, że ja się bałam. Bałam się wyrażać własne zdanie, bałam się podejmować decyzji. Byłam osobą tak zwaną bardzo łatwą do manipulacji. Ale kiedy oddaję swoje życie Jezusowi, kiedy ja w ogóle wierzę w Jego zmartwychwstanie, we mnie się zapala światło. Wiecie, o co chodzi? Tak żyłam w ciemności, a oddanie życia Jezusowi powoduje, że włącznik jest włączony. I mnie nagle w ogóle oświeca. Moje życie zaczyna być oświeconym życiem przez Ducha Świętego. Czyli zobaczcie, lęk przed śmiercią może trzymać ludzi przez całe życie w niewoli. To, co mówię, poanalizuj też sobie, bo dalej zaraz będziemy ten temacik rozwijać. Poanalizuj sobie tak naprawdę, czy ty w ogóle wierzysz w zmartwychwstanie Jezusa. Grzechy są twoje przebaczone. Jezus raz umarł, raz przebaczył twoje grzechy i już więcej tego nie zrobi. Bo to zrobił raz. Twoje teraźniejsze, przyszłe, przeszłe, one są po prostu przebaczone. Produkcja lęków w życiu ludzi jest jak na taśmie. Jeden lęk goni drugi. Lęk o pracę, lęk o życie, lęk o pieniądze, lęk o relacje. Lęk o wszystko. Lęk goni lęk, a lęk jest bardzo ograniczny. Jakby organiczny. Wiecie z mojego świadectwa, że przez wiele lat rozważałam w swoim sercu, że wyjdzie mi szczur z sedesu. I za każdym razem, kiedy siadam na sedes, spoglądam, czy tego szczura nie ma. I już jakby mam doświadczenie jako osoba wierząca, któregoś razu siadam na sedes, jest szczur. Czemu? Ponieważ uwolniłam w to wiarę. Uwolniłam w to wiarę i dostaję słowo od Boga i przyszło na bezbożnika to, czego się obawiał. Produkcja lęków w życiu jest bardzo duża w życiu chrześcijan. Kościół nie jest od tego wolny. Powiem wam, co jest w Kościele. W Kościele jest bardzo dużo pozorów. Bardzo dużo. W Kościele jest naprawdę bardzo dużo pozorów. Wchodzi się do kościoła, zakłada się taką maskę, zakłada się taką maskę, zakłada się taką maskę. A uwierzcie mi, że można naprawdę żyć dobrym, zwycięskim i teraz powiem ważną rzecz. I spokojnym życiem w Jezusie Chrystusie. Przykłady takich bezpodstawnych lęków właśnie. Na przykład boję się lecieć samolotem. Ale czemu? Czemu od razu zakładasz, że on się rozbije? Ostatnio widziałam naszego sąsiada, mamy remont na klatce. To jest taki sąsiad, który niekoniecznie lubi ludzi. Ja mam tendencję, że wietrzę klatkę, w sensie otwieram ją, też nie wiem czemu, ale ją wietrzę. Bo mamy tam gipsy położone, ja chcę, żeby przycisło. I wietrzę tą klatkę, on do mnie mówi tak, to pan ty drzwi otwieram. A tą klatkę tym różowym długopisem, to ja napisałem, żeby to w ogóle zamykać. Ale wiecie, co obserwuję w jego życiu? Wychodzi z mieszkania, schodzi po schodach i bierze to, żegna się. To są lęki. Bo na przykład wyjdę, uderzy mnie samochód, no to wiecie, przeżegnałem się, jestem zabezpieczony i tak dalej. Nawet jak mi samochód zabije, to nie zginę. Lęk przed lataniem samolotem. Czemu? No bo akurat spadnie samolot. Ja cię lecę samolotem, ale się nie boję. Lęk, aby jechać samochodem. Lęk przed utratą pracy. Stracę pracę, nie będę miał pieniędzy, nie będę miał jedzenia, na pewno umrę. A że jestem taki wyjątkowy, moi koledzy nie umrą, na pewno umrę ja. Wiecie, o co chodzi.
jak ja się zaczęłam nad tym zastanawiać, to mówię, faktycznie w ogóle produkcja lęku jest jak na taśmie. Stracę pracę, jaka to jest od razu, nie? Koniunktura nakręcona, stracę pracę, stracę pieniądze, nie będę miał jedzenia i na pewno umrę. Dlaczego? Bo jest lęk. Lęk przed śmiercią. Lęk pogania lęk, a więc źródłem wszystkich lęków jest lęk przed śmiercią. Czemu tak naprawdę są popularne szkoły uwolnienia? Wiecie czemu? Dlatego, że ludzie chcą być wolni od lęku, a tak naprawdę na tych szkołach przebudzenia absolutnie ludzie nie są uczeni fundamentalnych prawd, tylko jeżdżą po to, aby sobie ulżyć w emocjach. Wielokrotnie w ogóle na szkołach, które mają miejsce w Polsce, nie następują jakieś uwolnienia, wiecie o co chodzi, a ludzie jeżdżą, ponieważ próbują się pozbyć lęku ze swojego życia. A wystarczy uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. Wiecie, że jak odpada lęk przed śmiercią, to odpadają wszystkie inne pomniejsze lęki. Te pomniejsze lęki będą od ciebie odpadały, ponieważ będziesz brał Słowo Boże i będziesz je realnie eliminował ze swojego życia. Bo jeśli nie boisz się śmierci, to czego masz się bać? Co masz do stracenia? Byliśmy teraz na ewangelizacji i taki pan sobie po prostu przychodził. Widziałam, że słucha nas. I tak troszkę mówię, zaczepię go. Mówię, a pan się boi śmierci? A generalnie usiłam pod kątem lęku przed śmiercią. A on tak się zatrzymał, mówi, no może trochę. I mogłam pociągnąć temat. Ogromny jest lęk przed śmiercią. A więc te szkoły są popularne, ludzie na nie jeżdżą z myślą, że tak naprawdę zostaną pouwalniani od różnych rzeczy. Prawda jest taka, że albo będziesz wierzył w podstawowe, fundamentalne prawdy Boże, tak? I stosował władzę, jaką ci dał Jezus Chrystus, albo tak naprawdę będziesz przez całe życie uczęszczał na różnego rodzaju warsztaty. Uważam, że właśnie matką wszystkich lęków jest lęk przed śmiercią. Nie da się wyciszyć lęku. Nie da się wyciszyć lęku. Tego się nie da zrobić. Na chwilkę się wyciszę. Na chwilkę w ogóle się gdzieś tam wyreguluję. Tego się nie da zrobić, ponieważ w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach trudnych, w sytuacjach, kiedy jest napór, lęki się potęgują. Wiecie, że tak naprawdę wtedy, kiedy nie potrzebujemy wierzyć, to nie musimy tej wiary uwalniać. I tak samo jest, możesz dzisiaj sobie pomyśleć, nie boję się, ale zastanów się nad takimi elementarnymi prawdami w ogóle w swoim życiu. Czemu na przykład nie poświęcasz swojego życia i nie angażujesz się w służbę? Dlaczego? Ludzie, ja pytam ostatnio człowieka, mówi do mnie, nie płacę dziesięciny. Ja mówię, ale dlaczego? Czemu? Ja mówię, bo boisz się, że ci zabraknie. I boisz się, że Bóg cię nie zabezpieczy. Wierzysz, że On zmartwychwstał? Wierzysz, że w ogóle śmierć jest zniszczona? Przyjaciele, włączamy myślenie. Myślimy. Mamy być myślącymi jednostkami, aby religia nas nie popierała, aby manipulanci nami nie manipulowali. Rozumiecie? Chrześcijaństwo jest bardzo personalne. Jezus Chrystus to Twój osobisty Pan. Temat zmartwychwstania jest tematem wiary Twojej osobistej. Tego się nie daje przez nałożenie rąk. Dzisiaj wraca Jezus. Zabiera nas. I mamy tylko to, co zbudowaliśmy. Zostajesz z taką budowlą, jaką zbudowałeś. A wiara w zmartwychwstanie jest podstawową lekcją do odrobienia, aby dalej zwyciężać. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa powoduje, że lęk traci w Twoim życiu fundament. Wiara w zmartwychwstanie. I często ludzie chcą, żeby to wytłumaczyć intelektualnie. Nie wytłumaczymy intelektualnie pewnych rzeczy. Albo wierzysz, albo nie wierzysz. Rozumiecie? Ja kiedyś miałam chorobę skóry
i uwierzyłam w słowa proroka, który powiedział do mnie, że jak wejdę do wody i do niej wrzucę musztardę i zanurzę się tyle i tyle razy, to wyjdę zdrowa. Zanurzyłam się taką ilość razy, jaką usłyszałam w słowie i wyszłam zdrowa. I potem wiele ludzi powtarzało po mnie tą rzecz i nie byli uzdrowieni. Ponieważ człowiek nie przeżywający Jezusa, nie posiadający osobistej wiary, będzie działał schematycznie. Ktoś coś przeżył, a drugi chce, wyłóż mi to na kartce. A ja to teraz zrobię. Panie, ja teraz Ci wierzę. Nie ma. Wierzę Ci teraz na pewno. Nie ma. Teraz już ostatni raz, teraz Ci wierzę. Coś Wam powiem. Możemy się z tego śmiać. Ja uważam, że to jest dramat. Ja uważam, że to jest dramat. Trzeba płakać. Trzeba płakać. Trzeba pokutować. Trzeba pokutować z braku relacji z Bogiem. Trzeba pokutować z braku modlitwy w swoim życiu. Trzeba pokutować, że się oparło swoją wiarę na innych ludziach. Że oddało się autorytet w ręce innych ludzi. Trzeba z tego pokutować. Trzeba pokutować z tego, że się nie sprawuje podstawowych rzeczy, o których powiedział Jezus Chrystus, tylko się oddało autorytet nad swoim życiem. Módlta się o mnie. Nagrywam teraz takie codziennie praktycznie krótkie live'y z cyklu Włącz myślenie. To nie są często tematy na nauczanie, ale nagrywam je tylko i wyłącznie w tym kontekście, ponieważ jak widzę, w jakim stanie jest Kościół, to serce mnie boli. Serce mnie boli, bo wiem, że poznałam Jezusa. Uwierzyłam w Jego śmierć i zmartwychwstanie. I wiele podstawowych rzeczy, w ogóle takich fundamentalnych, odpadło ode mnie poprzez to, że uwierzyłam w Jego zmartwychwstanie. Ja realnie spotkałam Jezusa. Diabeł używa w Twoim i moim życiu oskarżeń. On tylko może oskarżać. Jezus zmartwychwstał. Wprowadził demoralizację w szeregi przeciwnika. Diabeł oszukuje, dlatego musisz znać prawdę, a tą prawdę musisz przeżywać. Musisz wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. To, co powiedziałam też na uwielbieniu, bo wiecie, ja często się na przykład spotykam z tym, że ludzie w ogóle w taki sam sposób, w jaki mówią, że spotkali Jezusa, w taki sam sposób mówią, byłem wczoraj na imieninach u Ziutka. Z tymi samymi emocjami. Z tym samym potencjałem emocjonalnym. Informacja, byłem na urodzinach u Ziutka, jest tak samo powiedziana jak spotkałem Jezusa. Spotkałem Jezusa, byłem u Ziutka na urodzinach, kupiłem sobie spodnie w Berce, kupiłem sobie koszulę w Zarze. To jest powiedziane z tymi samymi emocjami. Kiedy spotkało się Pana Panów i Króla Królów, przeżyło się namacalnie Jego śmierć i zmartwychwstanie. To się o tym w ogóle inaczej mówi. Rozumiecie? W ogóle inny potencjał emocjonalny się w to wkłada. Zgadzacie się? Jezus w Getsemane pocił się krwią. Lekarze mówią, że jest to możliwe tylko przy bardzo ogromnym wysiłku. Ja ćwiczę na siłowni i tam, gdzie ja ćwiczę, przychodzą różni ludzie. Ćwiczy też mój wujek, on jest taki harpagan, gruby, wielki, bierze ogromne ciężary, ale nigdy jeszcze nie widziałam, pomimo to, że wkłada ogromny wysiłek w wykonywanie ćwiczeń. Nigdy nie widziałam, żeby ktokolwiek pocił się krwią. A Jezus w Getsemane pocił się krwią. Pękała mu skóra, pękały mu naczynia włosowate. Pocił się krwią. On umarł i zmartwychwstał. Kiedyś pewien człowiek na jednym spotkaniu w sposób bardzo autorytatywny powiedział: wystarczy jeden cud, aby przeżyć swoje życie zwycięskim życiem. Wystarczy jeden cud. Wystarczy być pewnym, że Jezus umarł i zmartwychwstał, a ja razem z Nim zostanę obudzona. Tak? Wierzysz w to, że kiedy zamkniesz swoje oczy, przejdziesz tylko i wyłącznie do innej rzeczywistości? Pomyśl teraz o tym. Rozważaj to dzisiaj. Myśl o tym. Módl się o to. Odnajdź sobie w Biblii wersety. Czytaj to. Wyobrażaj to sobie. A zobaczysz, ile lęków od Ciebie odpadnie. Zobaczysz, ile problemów od Ciebie odpadnie. Przestaniesz latać. Pomóż, pomóż, pomóż. Pomóż ta, pomóc ta się.
Dwa razy zrobiłam kupę na rzadko, módl się o mnie! Możesz się modlić o siebie. Rozumiesz to? Możesz się o siebie modlić. Coś wam powiem. Przez 3 lata i 3 miesiące Artur siedzi w więzieniu. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Mamy takie długi, że w ogóle nie pytajcie. Ale ja poznaję Jezusa. Z mamą i z Wiktorem małym modlimy się tak, jak umiemy. Wierzymy, że w ogóle nie spędzi jakiegoś wyroku takiego, że nie wiem, spotkamy się, jak będziemy mieli po 70 lat. A monity, informacje do domu przychodzą takie, że naturalna perspektywa jest taka, że Artur spędzi ze 25 lat w więzieniu. Rozumiecie? Co to, jaka to jest dla mnie perspektywa? Ale to jest małe w porównaniu z tym, że spotkałam Jezusa. On mi przebaczył moje grzechy i ja z Nim będę obudzona z martwych. Nie miałyśmy żadnej wiedzy, Artur również. Siedział w kiciu i mógł tylko i wyłącznie siedzieć i ufać Bogu, że zostaniemy z tego wyprowadzeni. Ja angażuję Wiktora w modlitwę. Wiktorek codziennie w swoim pokoju, ja wie, chcesz, żeby tata wyszedł z więzienia? Chcę. Ja mówię, to klękaj i módl się. To klękaj i módl się. I cały czas jestem zaangażowana w Kościół. Wiecie, o co chodzi? Siła zmartwychwstania życia Jezusa we mnie jest tak potężna, jest tak wielka, że mnie to w ogóle nie przyćmiewa tak naprawdę, że Artura nie ma. Bo ja w ogóle zapominam, że mam męża. Ja zapomniałam, że mam męża. Ja żyję zwycięskim życiem, a on w kiciu założył Kościół. A wiele rzeczy się układa w sposób naturalny. Dzisiaj ludzie chcą techniki, warsztatu. 12 kroków w tą stronę, 12 kroków w tą stronę. Powiedz mi, co to znaczy, że ogłoszę miłościwy rok Pana i moje długi będą anulowane? Ja mówię, ja nie wiem. Ja żyję z Jezusem. Ja żyję z Jezusem. To jest dla ludzi dzisiaj bardzo mało atrakcyjna odpowiedź. Ludzie mówią, ale nie gadaj mi, że żyjesz z Jezusem, tylko daj mi 12 punktów. Jak mam wyjść z moich długów? Nie wiem. Ja żyję z Jezusem. Właśnie w tych 3 latach najtrudniejszych dla nas to Jezus spowodował, że Artur dostaje tak naprawdę z bardzo wielkiego wyroku 2 lata i 2 miesiące i wchodzi mu to wszystko jak gdyby w ten czas, który odsiedział. Dług, który był największy, z którego mógł siedzieć lata w kiciu. Wydarza się taka sytuacja, że piorun uderza w, jak gdyby, w serwer komputera i znikają długi. W taki sposób znikają długi mojej siostry, mojej mamy. Rozumiecie? Tego się nie da wytłumaczyć. Tu nie ma 12 kroków w to i 12 kroków w tamto. Tu nie mam, albo znasz kogoś, albo go nie znasz. Albo ten człowiek, na przykład ktoś ci przewiózł meble z jednego miejsca do drugiego. I ty masz z nim takie doświadczenie. On mi faktycznie przewiózł mnie, jak gdyby meble do innego miejsca. I albo znasz Jezusa i wierzysz w Jego zmartwychwstanie, albo leżysz. Albo leżysz i trudy życia codziennego i lęki przyciskają cię i duszą. Realnie cię przyciskają i cię duszą. Wytłumacz mi to zmartwychwstanie. Tego się nie da wytłumaczyć. W to się wierzy. W to się wierzy. To jest bardzo personalne. Wiecie, ja w ogóle uważam, że w Kościele jest sporo ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha, którzy przychodzą po prostu, bo namaszczenie im usłużyło. Są w Kościele, ale dopiero po jakimś czasie rodzą się dla Królestwa Bożego. Wtedy jest nagle zryw. Wszystko kładę dla Ewangelii. To jest narodzenie z Bożego Ducha i narodzenie dla Królestwa Bożego. My wyzerowaliśmy swoje życie. To nie było ciągnięcie latami lewych interesów, ciągnięcie latami dziwnych znajomości, bycia latami w dziwnych sytuacjach.
to było radykalne odcięcie. Ewangelia jest bardzo radykalna, bo to jest śmierć starego człowieka. Stary człowiek umarł, a więc co stary człowiek robi w świecie? Wiecie, o co chodzi? Co stary człowiek robi w świecie? No to w ogóle ja nie wiem. Bo ja usługuję dzisiaj ludziom, to ja w ogóle takich dylematów nie miałam. Ja nie miałam takich dylematów, bo ja oddałam życie Jezusowi. Ja uwierzyłam w Jego śmierć i w Jego zmartwychwstanie, bo gdy nie ma zmartwychwstania, to grzechy są Twoje nieprzebaczone. No to właśnie grzesz, nie? Bo nie ma dla nas ratunku. Wiara w zmartwychwstanie jest kluczem, aby lęki odpadły z Twojego życia. Czy wierzysz, że grzechy są Ci odpuszczone? Że śmierć nie ma nad Tobą władzy? Wierzysz w to? Czy wierzysz, że śmierć nie ma nad Tobą władzy, a grzechy są Ci odpuszczone? To jest fundament naszej wiary. To fundament naszego funkcjonowania. Żeby nic więcej nie było. Grzechy są Ci odpuszczone, a śmierć nie ma nad Tobą władzy. Wielu ludzi w ogóle nie myśli, co robi. Zobaczcie, stary Adam umarł. Żyje w Tobie nowy Adam, Jezus Chrystus. Czy musiałeś w świecie przechodzić tak zwany kurs grzeszenia? Nie. Po prostu żyłeś z diabłem za rękę. I tak samo w Kościele, jeśli Ty po prostu będziesz żył z tym Jezusem, wiesz, o co chodzi, będziesz słuchał Jego słowa, będziesz rozważał nad tym, co słuchasz i będziesz wprowadzał to do swojego życia, to nie będzie dla Ciebie jak jakiś w kij dmuchni. Wiesz, o co chodzi? Nie ma takiej opcji, że nie załapiesz. Załapiesz. Tu nie trzeba przechodzić nie wiadomo jakich kursów i nie wiadomo jakich warsztatów, bo życie leci, a świat wielkimi krokami pędzi do piekła, a ludzie się bawią. A ludzie się bawią ze swoimi problemami. Ale to jest wszystko w śmierci. Te problemy to jest śmierć. Co to jest w ogóle palenie papierosów? Co to są nałogi? Co to jest? To jest, że diabeł ci przypomina, że musisz. Kościół nie chce dzisiaj trudu wkładać. Trudu w słuchanie, trudu w analizowanie, trudu w wprowadzanie. Ja już kiedyś wam mówiłam, paliłam papierosy. Paliłam papierosy strasznie. Miałam depresję, ważyłam 48 kilo i paliłam papierosów bardzo dużo. Czy je paliłam, czy nie paliłam, to one się musiały palić. I kiedy w ogóle jestem na pewnej grupie domowej, Robert się śmieje, bo był ze mną. Robert, się znam jako operator. W ogóle lider mój do mnie mówi, o, papierosy to położącą. A ja w ogóle, wiecie, taki szczery młody chrześcijanin w ogóle mówię, przecież to Duch Święty ma w moim życiu rządzić, a nie papieros. A ja w ogóle trochę mam takie myślenie, że ja chyba umrę z tego papierosa. Że w moich emocjach jest coś takiego, że jak ja się tam nie zadymię, to coś się w ogóle stanie. I przyjmuję prostą informację od Boga. Czytaj psalm 119. Ale ile? Aż Ci się odechce palić. Aż Ci się palić odechce. Dzisiaj się mówi wielokrotnie do ludzi, zrób to. Zrób to. Zobaczcie, jak to wielokrotnie istnieje. Duch Święty mi powiedział. Ja mówię, Herek ze sportowej Ci powiedział, powiesz go. Herek kupisz to jest, a ja w sumie już nie żyje. Nieważne. Gdyby Ci to powiedział Duch Święty, to obłożyłbyś to wiarą. To by było dla Ciebie ważne. No Duch Święty Ci to powiedział? Mi Duch Święty powiedział. I przez 3 tygodnie czytałam do bólu Biblię, aż odpadła chęć palenia papierosów. Uwolnijcie mnie od papierosów! Uwolnijcie mnie od tego! Uwolnijcie mnie! Módlcie się o mnie! Przepraszam w ogóle, że tak mówię. W ogóle jedną z takich cech mojej służby to jest właśnie to. Śmianie się z diabła. Wyszydzanie diabła. Robienia z niego kabaretu i obnażania jego strategii, jaką sobie, że tak powiem, w jakiej się świetnie porusza w Kościele. Masz autorytet. Jezus zmartwychwstał, zamieszkał w Tobie. Masz władzę nad śmiercią. Masz władzę nad śmiercią. Nie daj się oszukiwać. Czyli włączamy myślenie. Nie musisz przechodzić kursu, jak być szczęśliwym, jak się nie bać
i jak dobrze prosperować. Chrześcijaństwo to wiara, to pewność, to zdolność i to zwycięstwo. To wiara w zmartwychwstałego Jezusa, który jest w Tobie. Trochę powiedziałam w innej kolejności, ale chciałam teraz powiedzieć o tych fabrycznych ustawieniach, nieważne powiedziałam wcześniej. Z lękami musisz rozprawić się przez osobistą wiarę w zmartwychwstanie. Każdego dnia umacniaj swoją wiarę w zmartwychwstanie. Każdego dnia umacniaj swoją wiarę w zmartwychwstanie. Wiecie, że ja w ogóle jestem tego świadoma, że wielu ludzi po prostu odsłuchuje sobie jakieś nauczanie, zamyka swoje oczy. Mam to. Jestem po Bogu Cię. To już mam. To jest za mną. To jest za mną. To jest za mną. A w ogóle to trzeba w ogóle pochodzić sobie dłużej w czymś. Wprowadzić w ogóle w swoje życie w ogóle w takie dłuższe jak gdyby procesy przeżywania. Wiecie, to trzeba poprzeżywać. Poprzeżywać. Ja mam doświadczenie Jezusa lekarza, Jezusa obrońcę, tego, który mnie chronił, tego, który mnie zbawił, tego, który zmartwychwstał, tego, który poniósł śmierć za moje grzechy. Czemu śmiało sobie poczynam? Bo ja mam relację z Bogiem. Ja mam doświadczenie, a nie wiedzę. Nie żyjemy przez informacje, ale przez przeżywanie. Każdego dnia umacniaj swoją wiarę w zmartwychwstanie. Bóg dał zbawienie w tak prosty sposób, że tylko trzeba to prawidłowo słyszeć, widzieć i rozumieć. Musisz prawidłowo słyszeć, widzieć i rozumieć. I to będzie powodowało, że wiara w Słowo, w zmartwychwstanie będzie zmieniała Ciebie. Nie musisz tego sztucznie produkować. Tego się nie produkuje sztucznie. Realne przeżywanie Jezusa, realne przeżywanie śmierci i zmartwychwstania powoduje to, że w ogóle to żyje w Tobie. Tego nie trzeba sztucznie produkować. Ale trzeba być prawdziwym. A żeby być prawdziwym, to trzeba pozbyć się lęków w swoim życiu. A żeby pozbyć się lęków pomniejszych, to trzeba pozbyć się lęku przed śmiercią. Wiecie, wielu ludzi w Kościele nie posiada własnego zdania. Po prostu odpowiada zawsze tak, jak odpowiada tłum. Jest to z powodu lęku. Jest to z powodu lęku. Czemu ja rozprawiłam się w ogóle z lękami w swoim życiu? Ponieważ ja absolutnie nie mogłabym robić tego, co robię. Wiecie? Ja bym się bała. Ja bym się bała powiedzieć zdania swojego. Bałabym się osądu. Bałabym się, że zostanę odrzucona. Ale co z tego, że mnie odrzuci człowiek? Przecież Jezus mnie zaakceptował w rodzinie Bożej. Wiecie, o co chodzi? Jakie to ma znaczenie, że mnie odrzuci człowiek? I to nie jest we mnie intelektualne. To jest we mnie przeżywalne. Ponieważ ja przeżyłam mnóstwo różnych rzeczy. Jestem w pewnych kwestiach wytrenowana. Ja mam doświadczenie. Mój Bóg mnie nigdy nie zostawi. Wiecie, że życia, jak gdyby pewnych rzeczy nie przeżyjesz jednej niedzieli. O, wszystko dzisiaj przeżyję. Nie. Życie Twoje rozłożone jest w czasie. Ono jest w czasie rozłożone. Kiedy się nie boimy, kiedy mamy dystans do siebie, kiedy podchodzimy do siebie w sposób taki zdystansowany, to w ogóle, wiecie, o co chodzi? O, właśnie przyjdę sobie, troszkę sobie zjem, wrócę sobie, popracuję sobie na jakimś temacie. A nie wszystko dzisiaj. O, tam pójdę. Nigdzie nie pójdziesz, bo nie masz zdolności. Nigdzie nie pójdziesz na razie, bo nie masz zdolności, dziecko. W ogóle uspokój się. Przeżyj podstawową lekcję. Tą pierwszą, która jest do przeżycia dla każdego człowieka. Jezus umarł i zmartwychwstał. Jezus żyjący w Tobie przyniósł życie. A więc Jezus żyjący w Tobie uwalnia się przez Ciebie. Rzymian 5, 18, 19. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi, usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. I to, co powiedziałam wcześniej,
Stary Adam umarł, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi i przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Stary Adam umarł. Po prostu żyj z Jezusem. Uwierz w Jego ofiarę na krzyżu. Uwierz, że zmartwychwstał. I coś Wam w ogóle powiem. Ludzie chcą dzisiaj bardzo intelektualnego prowadzenia i bardzo takiego intelektualnych odpowiedzi. Ostatnio rozmawiam z dziewczyną i ona się mnie właśnie pyta o śmierć, o moje podejście w ogóle do wojny i tak dalej. I ja jej mówię bardzo prosto, tak jak wierzę. Ona jest zbawionym człowiekiem. Patrzy w innym kierunku, świadectwem dzisiaj nie jest, ale jest zbawionym człowiekiem. I ona nie była usatysfakcjonowana moimi odpowiedziami. One były dla niej za proste. Ale a to po prostu, bo się śmierci nie boisz? Tak. Nie boję się śmierci. Nie boję się śmierci. Ale dlaczego jest wojna? Jak nawet Biblia o tym mówi. Żebyśmy się nie dziwili, żebyśmy się nie trwożyli, jeśli będziemy słyszeli takie, a nie inne wieści. Zobaczcie, włącz myślenie. Włącz myślenie. Niech to światło dzisiaj oświeci wszystkie informacje, które wiesz. Wiesz dużo. Wiecie, o co chodzi? Duża głowa. Duża głowa, a teraz trenujemy łydki. Wspinamy się na poruszki, trenujemy prawdy Boże, tak? Żeby była taka równowaga. Bo jak główka jest za wielka, a nóżki są chude, to może być tak, pu, się taki ludzi przepala później, nie? Jezus umarł i zmartwychwstał. Uwierz w to. Rozważaj o tych rzeczach każdego dnia. Jesteś w Chrystusie Jezusie. Masz życie Jezusa jest w tobie. Właśnie problem jest w tym braku myślenia. Jak zatem żyć w tym Chrystusie Jezusie? I tu jest właśnie to. Jak w Nim żyć? I tutaj ludzie chcą mnóstwo wskazówek. Ja mówię, dostałeś mnóstwo wskazówek. Bujnęło się twoje życie do przodu. Jednostek się bujnęło. Dostałeś masę informacji, jak żyć w Chrystusie. Praktykujesz to? Nie. Dlaczego? A zatem jak żyć w Chrystusie? Wierząc w Niego. Wierząc w Niego. Po prostu wierząc w Jezusa. Jezus to osoba. My nie przyszliśmy do zbioru informacji. Nie przyszliśmy do zasad. Przyszliśmy do osoby. Przyszliśmy do osoby. Wiecie, jak ja uwierzyłam w śmierć starego człowieka. I Artur siedział 3 lata i 3 miesiące, a po 2 latach i 8 miesiącach ja dostaję tak zwane intymne widzenie. I jadę na takie widzenie. I wiecie, jak ja jadę na takie widzenie? Jako nowy człowiek. Jako nowy człowiek. W ogóle mówię, ja nowa, on nowy. Kurczę, ja w to naprawdę wierzyłam. Jechałam taka, wiecie, czpiotka, chichotka. Mówię, ha, ha, ha. Nieważne, że jest Wiktor, ma tam 4 lata, nie? Ale w ogóle ja jadę jako nowy człowiek. Ja w ogóle się krępowałam na tym widzeniu. Bo ja mówię, ja nie znam jego ruchu ciała. On jest nowy i ja jestem nowa. On jest nowy i ja jestem nowa. Czemu? Bo ja uwierzyłam w zmartwychwstanie. Ja uwierzyłam, że stara Agata nie żyje, a została wzbudzona nowa. A nowa ma w ogóle inne serce. Nowa ma inne myśli. Nowa nie pamięta tego, co było kiedyś. W ogóle siedzimy jak takie kurczaki, młodziaki, jakbyśmy się w ogóle nie znali. To jest przeżywanie Jezusa zmartwychwstałego. Jak Go przeżywać? No właśnie przeżywam Go. Urodziłam się na nowo. Jestem nowa. Ale przygoda. Teraz się rozpocznie przygoda. Ile mam pracy, żeby w ogóle zapominać o tym, co za mną, a rozmyślać o tym, co przede mną. Aby rozmyślać o dobrych rzeczach, a nie o tych, które są tak zwanym młyńskim kamieniem i mnie ciągną do dołu. Tak? Słuchajcie, to jest praca. Włącz myślenie. Jezus umarł i zmartwychwstał. Poczekajcie, żeby mi myśl nie uciekła. Jezus poszedł do nieba i usiadł po prawicy Ojca. Usiadł, czyli odpoczął, czyli zbawcze dzieło zostało jakie? Dokończone. Ewangelia Jana 6,40 mówi nam o woli Bożej. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym.
Ludzie pytają, a jaka jest wola Boża? No, wola Boża jest ta, że jesteś w Chrystusie. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Kiedy odpoczywasz sobie, kiedy sobie siadasz, kiedy sobie rozmyślasz o tym, co się w ogóle wydarzyło na krzyżu Golgoty, o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy siadasz i rozważasz sobie Słowo, kiedy masz włączone tak zwane myślenie, to powiem Ci, że napełniasz się Słowem, to w kluczowych momentach Twojego życia, kiedy będziesz potrzebował informacji, co zrobić, w jakim kierunku pójść, czy w daną rzecz się zaangażować, czy tu mam być, czy tu mam nie być, czy tam mam pojechać, czy tam mam nie pojechać, będziesz po prostu wiedział. Na to pytanie Ci nie odpowie żaden człowiek. Człowiek, który jest od Ciebie starszy w wierze, może podać Ci zasady lub kiedy ma objawienie od Boga, może Ci usłużyć słowem wiedzy lub słowem mądrości. Wiesz, o co chodzi? Ale na co dzień to Ty masz wiedzieć, jak masz żyć. Zbawienie personalne, Jezus personalny, śmierć personalna, zmartwychwstanie personalne. Tu nie ma jak gdyby tego z tej zbiorowej odpowiedzialności. Jestem tu na pewno, jak tą siłą ich Jezus wciągnie, to i pociągnie mnie. No nie. To są wszystko personalne, kochani, rzeczy. A więc jeśli będziesz rozmyślał o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, o prawdach Bożych, które wiesz, to w kluczowych momentach Twojego życia będziesz znał odpowiedzi. Ewangelia Mateusza 22:44. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy moje, pod stopy Twoje, pod nogi Twoje. Jeszcze raz. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nogi Twoje. Jest to bardzo mocny tekst, włączone myślenie. Jezus usiadł po prawicy Ojca i wtedy zaczął się proces kładzenia nieprzyjaciół Bożych pod stopy Jezusa. Łapiecie to? To jest temat bardzo ważny, ponieważ on Ci daje przestrzeń do niepoddawania się tak zwanej presji, która jest wywierana, powiedzmy, przez środowisko. Czemu mówię o tych przykładach związanych w ogóle z więzieniem i tak dalej? Ponieważ to wtedy tak naprawdę w ogóle najwięcej dokonało się w naszym życiu przełomowych momentów, które nas ukształtowały. Najwięcej przełomowych momentów pokazujących Bożą moc, Bożą wierność, Bożą ochronę, Boże działanie w naszym życiu. I to wiecie, jakie to były momenty? My niewiele wiedzieliśmy. Niewiele wiedzieliśmy. Ja w ogóle w pierwszych takich dobrych latach mojego życia, to wiecie, co ja studiowałam? Świadectwa Bożej mocy. Świadectwa Bożej mocy, że ktoś na przykład z czegoś wyszedł. Że w ogóle objawiła się Boża wierność. Ja mówię, wow, ale to jest mocne. Zbudowało to moją wiarę na tyle, że ja w ogóle mogę dotknąć tego tematu w moim życiu. Ja się nie boję, uwalniam wiarę, że w moim życiu również będzie tak samo. I rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nogi Twoje. Czyli kiedy Jezus usiadł, zaczął się proces kładzenia nieprzyjaciół Bożych pod stopy Jezusa. Żeby Twoi nieprzyjaciele byli kładzeni pod stopy Twoje, wielokrotnie trzeba po prostu usiąść. Przestać się szarpać. Siedzenie jest symbolem odpocznienia. Trzeba powiedzieć, Panie, ja w tej kwestii nie daję rady. Siadam. Siadam, a Ty działasz. Siadam, a Ty działasz. Jak Artur siedział w więzieniu, to również w tym samym czasie siedział z nim w więzieniu człowiek, który miał wykonać, miał porwać chyba wtedy mnie i Wiktora. I Arturowi też, na niego był wyrok wydany. I jadą jednym samochodem policyjnym na sprawę, tak zwaną więźniaką. I ten człowiek go nie rozpoznaje. Czy my wtedy trwaliśmy w jakiejś nie wiadomo jakich modlitwach? Nie. Wielokrotnie trzeba usiąść, odpuścić, zamknąć oczy i powiedzieć, umarłeś, zmartwychwstałeś, należy do Ciebie, broń mnie. Broń mnie!
Porwałam Biblię. Straszyli mnie karami. Straszyli mnie więzieniem. Ale Bóg jest ze mną. On mnie chroni. On mnie broni. On powoduje, że policja jest mi przychylna. Bo to jest personalne. Bo to jest osobiste. Bo ja wierzę, że On mnie broni i On mnie chroni. Ja wierzę, że wtedy, kiedy ja się uspokajam, kiedy ja zamykam moje oczy, wiem, bronimy się mi tyle razy. Obronisz mnie w tej sytuacji. Zabezpieczyłeś mnie tyle razy. Zabezpieczysz mnie teraz. Nigdy się nie spóźnił. Zawsze przyszedł na czas. Wiara w śmierć i zmartwychwstanie. Realne bycie z Jezusem Chrystusem. Opowiem Wam teraz taką historię, którą też zasłyszałam. W Stanach Zjednoczonych jest Muzeum Wojny Secesyjnej. I tam jest taka Biblia. Ona jest mała, ale to jest cała Biblia. Jest Nowy i Stary Testament. I opowiem Wam taką historię, która jest zbudowana wokół tej Biblii. Właścicielem tej Biblii... Znasz ją? Nie. Śmiejesz się? Górę, nie, wiesz, nie, to. Okay. Śmiejesz się ze mną. Właścicielem tej Biblii jest właśnie pewien oficer, który bierze udział w tej wojnie. No i generalnie trzymają sobie tutaj na serduchu i strzelają w niego. Strzelają w niego, on w ogóle odczuwa ból, pada. Kompan jego bierze w ogóle dwa jakieś tam, nie wiem jakie tam kiedyś były bronie, jakkolwiek to, jakiekolwiek one były, bierze i w ogóle jak gdyby jest strzelanina, zabija w ogóle ludzi i tak dalej. Ale ten oficer myśli, że nie żyje. Bo to jest mocne, co wam powiem. On myśli, że nie żyje. Ale mówi, jeśli tak wygląda śmierć, nic mnie nie boli, wszystko widzę, wszystko słyszę, o co chodzi? I on wstaje i wyciąga z zapazuchy właśnie tą Biblię. I posłuchajcie. Kula przeszła przez wszystkie 5 ksiąg mojżeszowych, przez pieśń nad pieśniami, przez księgę Rut, przez księgę Salomonową, przez księgi królewskie i zatrzymała się na psalmie 91. A psalm 91 jest taki. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Mocne, co? Zaufanie Bogu. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. I ta Biblia jest dzisiaj w tym muzeum i w ogóle ludzie tam przyjeżdżają i mogą sobie odsłuchiwać historii związanej z wiarą pewnego człowieka, który zaufał Bogu, poszedł na wojnę, włożył w Biblię zapazuchę i wierzył, że chociaż u jego boku upadnie 1000, jemu się nic nie stanie. Mocne, co? Mocne. Posłuchajcie, Biblia nie jest intelektualną książką. I Słowo Boga to nie intelektualne słowo. To żywe słowo. To żywe słowo. Jezus jest życiem. Jak można Go nie chcieć przeżywać? Ktoś kiedyś mnie zapytał, a czemu tak zaśpiewałaś? Najpiękniejszy jesteś Ty. Bo taki dla mnie jest, takiego Go widzę. Takiego Go widzę. Ten psalm nazwany jest psalmem mesjańskim. Psalm 90 z kolei pierwszy rozpoczyna się od tego, kto mieszka pod osłoną Najwyższego. I słowo mieszka po hebrajsku to znaczy siedzi. Kto siedzi pod osłoną Najwyższego, wielokrotnie należy usiąść i odpocząć. Mniej uskuteczniać modlitw lękowych, mniej się dawać paraliżować przez diabła. Należy usiąść i, to się mówi, wypróbować tego Boga. Musisz mieć z Nim doświadczenie. Jeśli nie będziesz miał z Nim doświadczenia, nie będziesz Mu dalej wierzył. Jeśli nie zawierzysz Mu w podstawowych rzeczach, trudno Ci będzie sobie wierzyć w rzeczy większe. Jeśli nie będziesz miał tego doświadczenia, że On Cię zabezpieczy, obroni, ochroni, uzdrowi, to jak chcesz Mu tak pójść dalej? Jak w sposób, że tak powiem, mocny chcesz
chcesz głosić też do ludzi o tym. Jezusa się przeżywa. Jego się przeżywa. Jezus umarł raz z martwych wstał i raz ogłosił przebaczenie grzechów. Jego obietnica przebaczenia grzechów działa dziś, jutro i na wieki. A naszym zadaniem jest wierzyć w zmartwychwstanie. I teraz wam coś powiem takiego osobistego. Ja w swoim życiu odrzucam wszystko, co nie prowadzi mnie w głębi Chrystusa. Wszystko odrzucam. Święty Paweł, jak się nawrócił, to wszystko, czego co wiedział, uznał za śmieci w miejsce spotkania Jezusa Chrystusa. Było to dla niego taką doniosłością. Odrzucam w moim życiu wiele rzeczy, które nie prowadzą mnie w głębi Chrystusa. I zwyciężam. Uwierzyłam w śmierć i zmartwychwstanie.